Cześć ziomeczki kochane, nazywam się Wojtek Pietraszek. Tym razem pokażę wam taki tuner Jojo 20. Taki fajny sprzęcik, już wam go odpalam. Tak wygląda odpalony, że tak można powiedzieć. Tuner na klipsie. Cześć, jestem tuner. Dobra, taki fajny tuner na klipsie, czytelny dosyć wyświetlacz, jak widzicie. Mamy trzy tryby, można powiedzieć, strojenia. No tryby tutaj mamy: violin, chromatic, gitar, bass. No mi się wydaje, że ustawienie chromatic, niech nas złapie ostrość. Ustawienie chromatic, takie jakie teraz dałem, chyba jest najbardziej uniwersalne. Możemy wszystko za pomocą niego nastroić. Co tu mamy? Tutaj mamy jeszcze tak. Jeśli dobrze widzicie, mamy tak. Włącznik, przycisk do włączenia, przycisk do trybu. O kurde, wyłapał fis, skubaniec. Przycisk do trybu, który możemy wybierać. Bas, skrzypce, inne różne cuda. Mamy jeszcze strzałeczki, które zmieniają nam częstotliwość w hercach. 440 sobie ustawimy standardowo. No chodź tu, 440, o, okej, dobra, 440. No i właściwie to jest tyle. Aha, tu jeszcze widać, że jest mikrofon wbudowany. Mic, czyli powinno teoretycznie... Pokazuje D. Widzicie, jak jest dźwięk OK, to znaczy pokazuje na zielono. O, git w ryj. Także tutaj on elegancko pokazuje. Fajnie, to jest taki on dosyć ciekawie, taki prostokątny. Na baterię okrągłą, to jest bateria CR2032, czyli taka bateryjka okrągła. Mam tutaj taką jedną. Taka bateryjka. Dobra, ała. Na taką okrągłą baterię. Można, jak się zużyje, to wtedy można sobie zrobić dwa takie oczka i sobie latać po domu. Dobra, teraz pokażę wam, jak to można stroić. Oczywiście to jest obracalne, że tak można się wyrazić, więc w zależności od tego, gdzie chcemy to przyczepić, to możemy sobie ustawić. Ja to wam pokażę tak, żebyście wy widzieli. Akurat do strojenia posłuży moja piękna Basia. Moja piękna Basia! Dobra, czyli... G. O. O, elegancko. Okej. Pokazało E, dobra. Teraz B. Z niskimi częstotliwościami zawsze jest problem. Z tego, co sam zauważyłem. Ta mucha tu lata i mnie wnerwia. Chyba że jemu odbija, że jest gitara basowa. Aha, automatycznie chyba mi przekierowało na bas. Nie widać chyba, nie widzicie chyba ostrości. Chyba automatycznie na bas, ale dam jeszcze raz na chromatyczny. Dobra, dajesz chromatyczny, kurde, skubańcu. Zmienia, nie zmienia.
czemu, ale zawsze jest problem ze struną B. Nawet w gitarze siedmiostrunowej czy w basie pięciostrunowym z trójki jakoś ten dźwięk B gorzej wyłapują O. Także musicie mieć troszeczkę cierpliwości do strojenia tej struny B, jeśli takową posiadacie. Jak widzicie, troszeczkę musiałem się namordować. Tak jak, nie wiem, może to chodzi o to, że one muszą jakoś go wyłapać. O, jest B, okej, okay. Git w mordę. Także widzicie, dobra, po tym obciachowym strojeniu struny piątej, o, nawet jeszcze świeciło przez chwilę, B, 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 B. O, fisa złapałem na nosie. Dobra, także widzicie, sam ten tunerek jest całkiem fajny, no pudełeczko ma takie też wypasione, no bo takie czarne, fajne. Ale sam tuner, no myślę, że dosyć fajny jest. Wyświetlacz dosyć czytelny, według mnie, w każdym razie. W porównaniu mam na przykład te JT11, też tej samej firmy, no tej troszeczkę rozmiary są inne. No, sama ta firma Yoyo ma dużo tych tunerów na klipsie, więc właściwie do wyboru, do koloru, no, są różne, różniste, więc mam jeszcze dwa też na klipsie. No więc to jest kwestia tylko gustu chyba i właściwie tyle. No na przykład ten tuner to jest tylko, działa w ten sposób, że damy przełącznik on i już działa, już nie ma żadnego kombinowania. Tutaj mamy sobie, możemy wybrać czy skrzypce, czy bas, czy gitara. No właściwie to chyba taki dodatkowy bajer jest, że można sobie wybrać. No chyba ciekawa opcja jest jedynie taka w tym metronomie, że mamy mikrofon, że on może ewentualnie sobie leżeć gdzieś i możemy wyłapywać może dźwięki z pieca już. Więc właściwie to chyba jest pod tym względem tyle. Trzymajcie się, pany i panie. Napieprzać na gitarach!